Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Po oględzinach motocykla stwierdziłem, że wymienię tłok i wziąłem się już nawet za robotę. Jak widać, zadek do góry stoi. Już odłączyłem kluczec boksa od gaźnika. Ale gaźnika na razie nie wykręcam, później wykręcę od razu gaźnik i poleci po kolei głowica i cylinder. I zobaczę, jaki tam cylinder jest, czy on jeszcze jest, czy już go nie ma, czy trzeba go honować. I wtedy jak trzeba, to honuję, ale jak nie trzeba, to zostawiam i dobieram nowy tłok. Taki z powerem, żeby był na ciasto. I tłoczek. I może tłoczek zrobi tą robotę tego sprężania. 3 bary. Powinno być 8, 10 barów powinno być. Przy 7 już robił remont, a ten miał 3. I jeszcze jeździł i jeszcze odpalał normalnie. I zawory ok. I rozrząd ok. Także dobra maszyna. Dobra maszyna, tylko po prostu tłok się zużył. Zużył się tłok i tłoczek trzeba wymienić i będzie hulać maszyna jeszcze następne 100 godzin. Albo i 200. Chyba że no w końcu szlak trafi. Zawory, może zawory już są wytarte. Może zawory już są wytarte i one puszczają tą kompresję, że ona ucieka, czyli nie ma. No, może zawory, ale skoro są luzy dobre, to myślę, że zawory też są dobre. No zobaczymy, tłok czy tak trzeba wymienić. Wymienię tłok, pojeżdżę i zobaczę. No, także wymyśliłem, że wymienię tłok i jeżdżę dalej. Tak, i tego się trzymam. O, to jest wydech. No i rozebrałem maszynkę troszeczkę i ściągnąłem wydech. No, bo myślałem, że tego tyle zrobiłem, ale jeszcze ściągnąłem wydech. Tu mamy wydech. Jestem, kolanko. To jest rdzaj jakaś. Nalot taki. Nalot wyczyścił. A tu jest to. Trochę wąży, kurde. Tu jest wydech. Punk. No, tu poczyszczę go sobie, ten wydech. Żeby był czysty z tego nalotu. Maszyna jest przyszykowana do otwierania, do wyciągania tłoka. Olej spuszczony, płyn spuszczony, gaźnik jeszcze nie odłączony, ale wydech już odłączony. No, no to maszynka czeka sobie na rozbiórkę. No, to mi trochę zajmie z tym, ja to chyba nie wiem, jak to zrobię, ale powolutku będę sobie też robił i mam czas. I jak zajmę cylinder, to dopiero się dowiem jak tłok i sobie zmienię tłok i będę jeździł dalej. No, trzymaj Kasię, do następnego. Hej! Trzymaj Kasię, do następnego. Hej! Hej! Szmaty? Pewnie, że są. Pewnie, że są szmaty. Nie. Panienka idzie spać. Dobranoc.